Zaraz, chodź na górę. Nie powiedziałem, czy chodź no na górę, chodź, no to jestem. No, no to i co? Chodź, no to chodź, no to co? No i na chuj czynę obrażasz. No ja ci... No na chuj obrażasz. A co, kurwa, kto zaczął? Nic nie powiedziałem. To, kurwa, zaczął od pasztetów. Mam nagrane, przysięgam ci, że nie powiedziałem takiego tekstu. Mam to nagrane. Nie powiedziałeś pasztety, nie, mam nagrane, wszystko, kurwa, na kamerze. Nic nie powiedziałem. Trzy razy zapytałem, co ty, kurwa, chodzisz, sobie, kurwa. Bo się, kurwa, bo jak powiedziałeś pasztety, kurwa, to masz przejebane. To chuj mam przejebane. Masz przejebane. Ty palaski wyzywasz. I to u mnie, kurwa. O, kurwa. O, kurwa. Czy ja czuję gówno? Ktoś się zesrał? No. Ktoś się zesrał. Na które oko nie widzisz? Nie, to jest, kurwa, c***em jesteś, jak chuj. Dlaczego tak brzydko mówisz? Weź, kurwa, ja wolę... debil. Nie możesz tak mówić do mnie, to jest obraźliwe słowo. Sponsorem filmu jest GeForce Skins, strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami do CS-a. Z kodem SEP4 macie plus 5% do doładowania. Jest tu wiele metod płatności, na przykład Blik, SMS, krypto, a nawet bezpośrednio poprzez Paysafe Card. Codziennie można odbierać darmowy bonus z koła bonusów, które resetuje się co 24 godziny albo krócej. Jest to zależne od sumy wpłat z ostatnich 30 dni. Na stronie można wbijać poziom, dzięki któremu można zdobyć klucze do skrzyń bonusowych. Wspomnę również o eventach. Otwierając skrzynki z eventów na konto za darmo, przydzielana jest waluta eventowa. Jest ona również dodawana do wpłaty. Istnieje również możliwość zawierania kontraktów i tworzenia własnych skrzyń. Pamiętajcie, żeby użyć kodu SEP4, który da wam 5% do doładowania. Link w opisie. Obraziłeś moją dziewczynę, dziękuję, to szepę. A coś ty, kurwa, powiedział do dziewczyny, z którym przyszedłem, że dwa pasztety przyszły. Przysięgam ci, kurwa, nie powiedziałem takiego tekstu. Nie wiem, skąd to wziąłeś i trzy razy zapytałem, co ty, kurwa, pierdolisz, bo nic nie powiedziałem, rozumiesz? No sobie zobaczymy, jeżeli... Nie ma na co patrzeć, bo to rozmawiał, kurwa, na ten temat nie będę. Nie dżiryja, kurwa. Po co? Bo się próbuję skupić. Jeżeli się okaże, że dla mnie jesteś zwykłym prostakiem, kurwa, mówić to szczerze. A ty, kurwa, no to jak ty się, kurwa, zachowujesz? No, wchodzą jakieś teny, i pasztety, jebać się. Ale po co, kurwa, kłamiesz, jak ci mówię, tego nie mówiłem? Po chuj, kurwa, myślasz, żeby, kurwa, gorzej nie wypaść? Mam to, kurwa, to nagrane, rozumiesz? Prosimy jak o bez C-wordów, ponieważ jak stream również będzie odzywał, bo to jest obraźliwe słowo bardzo. To jest bardzo. To ja wyjdę ze studio nie, to i się to skończy. Nie, nie, naprawdę. Powiedziałeś pasztety do nich i tyle. A jeżeli nie, to potraktuj tego tekstu, że nie było tego drugiego. Nie, to zajebiście, kurwa, że nie było, naprawdę. Siedzisz, grozisz mi, kurwa, człowieku, jakiś... Co ty pierdolisz? Ja ci grozę, co ci grożę? Co tu stałeś i pierdoliłeś? No to mówię, powiedziałeś... Ukaziłem, to co mi się stanie? Powiedziałeś, chodź na górę, to kurwa co? To jestem tutaj obok, to po chuj, jestem na górę. Ale powiedziałem chyba, stój na tym dole, bo w pierdolę zostaniesz, tak powiedziałem, jak już. Powiedziałeś, chodź na górę, kurwa. No nie. Tak powiedziałeś, dobra. No to softnij swojego stylu. Dobra, zamknij mordę. Panowie, mam pierwszy telefon, więc odbierzmy. Halo, halo. Mój telefon, jak mi się dobrze z tą kurwą jedzie. Cześć, nie wiem, tutaj mnie połączyli, ale generalnie chciałam powiedzieć, że no to było tak, że my weszłyśmy i ty powiedziałeś coś tam o nas, że pasztety. No i dopiero nie wtedy... powiedziałem to, tego. To one są pierdolnięte, człowiek. Mam nagranie. Ale to jest na streamie, to jest na... A ja też mam na streamie to, stary. No to kłamiesz, to teraz ty kłamiesz. Żyjemy, kłamiesz, obejrzysz powtórkę. Ale kłamiesz, siedziałbyś, kurwa, kłamał mi tak w oczy, jak są jakieś po stream i jakiś vlog. One też nazwały mnie skurwysynem. Po drugie... Zacząłeś! Nie wiem, czy wiesz, to znaczy być k***ą, chociaż bym dokończyłbym tę k***ą sentencję, ale sobie daruję. To ci wybie, to na ryju będziesz miał to, jak to kończy. Generalnie sytuacja wyglądała tak. No nie mogę cię bić jeszcze. Mogę coś, kurde, powiedzieć? To będziesz miał okazję. Sytuacja wyglądała tak, że my wyszłyśmy i nazwałeś nas pasztetami i dopiero wtedy ja się zdenerwowałam i powtórzyłam i jebać tej kwana. Nikt nie nazwał cię skurwysynem, ale jeżeli myślisz tak o sobie, no to... Słuchaj, po pierwsze, mogę zarzucić ci różne rzeczy, ale nie nazwałbym cię pasztetem, bo bądź co bądź uważam, że brzydka wcale nie jesteś, to po pierwsze. I to mówię, kurwa, z pełną premedytacją, więc nie nazwałem cię w ten sposób. Natomiast nazwałeś. Już nie chcę mi się na temat, że wyjebane mam. Dobra, możesz się rozłączyć, idź szerzej swoje inne rzeczy masz jej do zarzucenia? A jakie inne rzeczy masz jej do zarzucenia? Słuchamy. Nie atencjuj się, po prostu stąd rozłącz się. Siedź tam na zapleczu i tyle, no. Poczekaj, aż twój pan skończy rozmowę. No i kurwa, no i widzę, jaka ty jesteś, kurwa, jebana. No jaki pan ciebie popierdziło, no. Jesteś tak samo jak te wszystkie toksyczne, kurwa. Po pierwsze, nie jestem skurwysynem. Daj mi dokończyć. A po drugie, jesteś tak samo jak te wszystkie toksyczne, kurwy z Instagrama, co komentują, wyżywają się, kurwa, na młodych kobietach. Jesteś taką samą, kurwa, pałą. Jesteś ich szefem, można powiedzieć. Siedzisz z tym pierdolonym praniem i, kurwa, wyzywasz kobietę od szat. Ale na szczęście jestem ja, który naprawi świat. Po tej, kurwa. Nie, dopóki się nie odezwałeś, nikt złego słowa na twój temat nie powiedział. To nie zaczęło się znikąd i tylko dobra, tyle to ja powiedzieć. wrzucę film, obejrzysz powtórkę i tyle, bo to przekomarzanie się nie ma sensu. Zobaczysz mój kanał, okej? Okay? Dobrze, zobaczymy, nie ma problemu. Bardzo się cieszę. Ja chcę z każdej strony znać, możemy od ciebie. Kurwa, no? Mega dobrze się trzymam, prawie 40 lat, idę, przystojny krok, powolutku idę z klasą, kurwa, wiesz, no tak dystyngowany chłop. Idą ze mną trzy piękne kobiety. Witam się, kurwa, ze wszystkim elegancko. Mówię, jebać tej fana. Normalnie, kurwa, cały Wrocław, byłem
w weekend we Wrocławiu, cały Wrocław krzyczał jebać tych fana. To już normalne dla mnie jebać tych fana, to jest jak cześć. Więc mówię kurwa cześć, a ten z góry zaczyna się kurwa pluć. Cały zagotował się, zdenerwował się kurwa, bo dla niego jebać tych fana to jest, wiecie, przekroczenie wszelkich granic, więc zaczął kurwa wyzywać dziewczyny. Znowu kłamiesz, bo to też jest na nagraniu. Ja powiedziałem na nagraniu, że bawi mnie to, że 40-latek w ten sposób się wita z ludźmi, się zaśmiałem z tego. Natomiast kolejny tekst, który walnąłeś na temat mojej dziewczyny, już mnie kurwa nie rozbawił, takie rzeczy mnie nie bawią. I tyle, i nie muszą. Zacząłeś od pasztetu. Dobra, no i potem będziemy stracił, nowo nawijać. Mi się no. wydaje, że kurwa ten kłamca jebany stracił nad sobą kontrolę na chwilę, miał taką pomroczność jasną, wyrzucił z siebie te wszystkie rzeczy i po prostu teraz nie pamięta, że w takim amoku to było, rozumiesz? Na szczęście ja mam streama na kanale Pasut, nie to, że reklamuję, ale po prostu wejdźcie. Co by nie było, panowie i panie, Sean must go on. I jebacie kłamca po prostu. Czy wydaje mi się, że jeżeli ktoś czegoś nie pamięta, to często dziewczyny nie pamiętają, co na twoich filmach robią, dlatego, że takie dawki alkoholu tam idą. Zresztą ja sam dostawałem wiadomości od dziewczyn, że profiły, dawaj, kurwa, sprzedawczyku, że profiły. Na 60, ale jaki sprzedawczyku? 60 na konfident, powtarza kłamstwa pierdolone. Zaraz będziesz z Mają Staśką mówił, że to jest gwata, to jest gwata, to jest wykorzystywanie kobiet. Takiego. Jesteś bliziutko bardzo, bo już mówisz... Ale po co ta manipulacja? Bo już, ale po co ta manipulacja? Ty manipulujesz, to ty mówisz, że ja kogoś upijam, nie a nie powiedziałem sam przychodzi tak. na nie loże powiedziałem i tak. potańczę z tobą. Manipulujesz. I wiesz, co robisz Kładasz znowu słowa. To, że mówisz, że dostajesz wiadomości... I ja mogę je pokazać. Ale ty już to zrobiłeś. Rozumiesz, że jest przekaz teraz i nie udawaj debila. Jakbyś dał mi dokończyć, to wiedziałbyś dokładnie, co chcę ci zarzucić, ale zamiast tego wolisz drzeć pizdę i budować swoją narrację. Bo mnie nazwałeś C-wordem, a tak do mnie może mówić tylko Nathan Marcoń. Mów, no mów. Bo mówisz, że ktoś nie pamięta czegoś, co robił, czy mówił. Powiedziałem jedynie, że to ty nagrywasz filmy z dziewczynami, które są w takim stanie i nie powiedziałem, że ty im podajesz alkohol, że na następny dzień często nie pamiętają tego, co robiły. I ja też nie mam na ich temat dobrej opinii. Natomiast widziałem wymianę zdań, gdzie dziewczyna prosiła cię, a wręcz błagała, żebyś zamazał przynajmniej jej twarz, bo nie wyraża zgody na publikację. Była wtedy pijana i tego nie chciałeś zrobić. Przecież dotarły do mnie te wiadomości, bo wiesz, że ja nie czytam. Ale pisałeś wcześniej z tą dziewczyną. Dostałem i co ja jej sam, jak ona powiedziała, proszę mnie zamazać. Wcześniej napisałeś coś na zasadzie, zrobimy tak, żeby nie było afery ludzi. A co ona napisała potem... tam? Bo mi kurwa kręcisz mega aferę, to mega... Nie kręcę ci afery, stary. No, kurwa. Ja tylko odbijam twoją piłeczkę. Człowieku, ty nie ma żadnej piłeczki. Jesteś ty, który kurwa kręci mi lewackie afery. Posłuchaj mnie, kolego. Lewackie? O, bo oczywiście. Ja jestem obok lewactwa ty byś... Ależ właśnie ty jesteś kurwa w ogóle feministą pierwszym. Ja ci potem to kurwa wytłumaczę. Ale ty jesteś za głupi, ty tego nie zrozumiesz. Nie, no wiadomo. Kurwa, kręcisz mi teraz aferę, bo mówisz... Nie powiedziałem, co że tego robić nie możesz. Co tej dziewczynie odpisałem, bo ja nie dostaję tych wiadomości, ja dostaję wiadomości, nie wszystkie czytam. Co jej odpisałem? Dlaczego wcześniej w takim razie, zanim cię o to poprosiła, to z niej upisałeś, a w momencie, w którym tą prośbę wysłała, to już wiadomości... Bo ja nie czytam wszystkich DM-ów, wypytalam DM-y, po jakimś czasie przechodzę na SMS-y. Ile masz DM? Ty no nie dobrze, masz, kurwa, to ciebie dupy nie piszą, bo ty masz, kurwa, 57 lat. Ty się umawiasz na randkę po to z dziewczyną, żeby ją nie wyrwać i rano wyzywać, że się chciała rwać. Także ja się nie dziwię, ty nie masz DM-ów, ja mam DM-y. Ja jestem tatuś DM. Ty tam masz, kurwa, pusto, to ty to możesz sobie odpisywać. Ja mam tego w chuj. Chuj mam tego. Ty chcesz być symbolem Warszawy, czy do czego zmierzasz teraz? A co ty się teraz do Warszawy przypierdalasz jeszcze? Bo możesz stąd nie wyjechać jeszcze, wiesz o tym? O kurwa. Może nie być pociągu dzisiaj, może o to mi chodziło. Natomiast mam wrażenie, że w momencie, kiedy naszą walkę ogłosili, to właśnie ty się nakręciłeś, jak to bardzo mnie nienawidzić. I to ty próbujesz taką narrację zbudować, żeby jakoś, nie wiem, zagrzać serca kibiców. A za co cię lubić, powiedz mi? Nie wiem, za to, że kurwa do wojny podżegasz, że straszysz wojną ludzi, kurwa. Jak straszę wojną? Że jesteś we freak fightach takim skurwysynkiem, co przychodzi, mówi, że on tutaj nie chce być, freak fighty się kończą, ale pieniążki to weźmie. Jesteś tutaj dla pieniędzy, kurwa. To masz, zbieraj, patrz, biegaj. Patrz, jeszcze parę stówek ci wpadnie, kurwa, jesteś tu dla pieniędzy, łap! No łap, kurwa! Łap! A ty do czego tu jesteś? Łap! Do czego tu jesteś? Łap! Żeby patrzeć na ciebie... Łapać to ty możesz dziewczyny na mieście, tak jak zresztą robię. No i widzisz, kurwa... I co, no ale co, daj, a ty powiedziałem nieprawdę, kurwa... No co ty mi, kurwa, że jesteś gwałcicielem sugerujesz? Kiedy tak, kurwa, powiedziałem? Czemu ty zawsze dopisujesz sobie jakieś, kurwa, sentencje? Ale łapiesz czy nie łapiesz, kurwa? Łapiesz czy nie? A jak to brzmi, łapiesz, kurwa? Ty brzmi jak chcesz, żeby zabrzmiało, no. No człowieku, naprawdę, ty jesteś totalnym świrem. Chłopie. On jest feministką. Ty jesteś świrem. Cipek, ty jesteś feministką, tylko ty musisz... Jakbyś brał sterydy zamiast narkotyków, może byś był mądrzejszy. Ty jesteś świrem, człowieku. Idiota. Naprawdę. Idiota. I teraz to, kurwa, młodzi oglądają i takie rzeczy. Nie bierzcie sterydów, broń Boże. Nie, lepiej narkotyki, nie? Absolutnie. Chłopie, kiedy ja powiedziałem, że narkotyki są dobre? Nie powiedziałem, że mówisz, że są dobre. Nie powiedziałem, że tak powiedziałeś. Natomiast uważam, że totalnie przegrzały ci mózg. Człowieku, ty naprawdę nad sobą nie panujesz. I to też jest zabawne, bo ty... Ukształtowałem mnie. Odbiję ci jeden argument. Mówisz, że ja tu jestem dla pieniędzy i jako to ja dziwko... Ty, kurwa, tak mówisz. No, no bo to jest prawdą, a tak? Ale sam się nazwałeś.
No, rzucając mi pieniądze i rzucając, każesz mi zbierać. Kurwa, dostaniesz plus 700 zł do tego, co żeś tu przyszedł. Jeżeli tutaj przychodzisz tylko po pieniądze, to kurwa zbieraj, no, na kolana. Ale spoko, nie ma problemu. Skończy się program, ja to zbiorę i nie wiem, jak ci to ucieczy, pójdę i wyślę cerę charytatywne, czy nie wiem, wezmę nawet dla siebie. Nie ma problemu. Bo jeżeli tego nie chcesz, to już populista. A czemu populista? Cele charytatywne. Nie, albo powiedziałem, że wezmę dla siebie, no jak chcesz. Tak, jestem tu dla pieniędzy, nie ukrywam tego, ty też jesteś tu dla pieniędzy. Zresztą to też jest zabawna się twoja historia napisała, bo mówisz, że niby byłeś moim idolem. To nieprawda, ale szanowałem cię jako twórcę. Uważam, że byłeś mega zabawnym gościem i to, co robiliście na Abstrahuję, było naprawdę fajne i na swój sposób godne podziwu, jeżeli chodzi o ekspansję. Ale ja to nie jest tak, że jak się przywatujesz, to ja ci zjebię lżej. Wiesz o tym? Spoko, zajebiście, bo jesteś mega śmieszny. Ale właśnie śmieszny, a nie zabawny. Kiedyś byłeś zabawny. No niestety, z wiekiem może to ulatuje. Co ty masz kurwa do starych ludzi? Ja... Nic nie mam, po prostu zobaczyłem no fakt, łączę kropki. Nawiązałem do tego, bo w twoim plakacie pojawił się właśnie taki zarzut odnośnie fagaty w moją stronę. Ale nie, ja to wykorzystałem teraz. Żeby dojebać jej, że promuję, bo promuję poprzez OnlyFansa i swoją muzykę promuję. Jest to fakt. Czy wyrażanie faktu jest czymś złym? To co mam to przemilczeć? Lepiej się z tym poczuję? Ale wiesz, że to jest takie, że ty lubisz się wyżywać na niej. Że ty lubisz, nie lubisz... Kiedy ostatnio... Ty nie mówisz tego w taki sposób, że potrafisz zbudować myśl jakoś, tak? Tak jak żeś zacząłeś ludzi straszyć wojną, bo już nie Nikt cię nie oglądał. Zacząłeś mówić, że o, Europa zginie i tak dalej. Że generalnie ludzie w Europie są słabi psychicznie i tak dalej. Ty jebany hipokryto, wiesz, że ty nie będziesz służył, bo ty kurwa nie widzisz na jedno oko, więc se cwaniaczku, kurwa, wszystkich nawołujesz do wojny, a ty byś siedział przed... Skąd ty masz informację, że na jedno oko nie widzę? Ja mam najwyższą kategorię wojskową. No przecież ci hejter wyjdzie, nie widzisz nic. Okay. Ty kłamałeś wtedy. A czy wiesz, to życzę zarówno... Jak cię lekarz, powiem ci szczerze, jak cię lekarka... ja życzę zarówno tobie, jak i sobie, żeby nie doszło do sytuacji, żeby się przekonali, czy ja na wojnę pójdę, czy nie, bo wolałbym, żeby ten scenariusz nas ominął. Natomiast uważam, że mówienie o tym... Ale podżegasz do wojny. Ty jesteś popi***ony, Znaczy podżegasz... Ty jesteś popi***ony, przestań, nie... No co, przestań, p***ło cię, całkowicie. Hołownia, uspokój się, Ty przybym, jesteś w Straszysz wojną. Ty, kurwa, straszę, mówiąc, że jest to realny scenariusz, że może, nastać? To jest, kurwa, straszenie? A nie jest? Uświadamianie wiesz, ludzi, jest wojna? Nie będę z nim dyskutował na ten temat, serio. Nie będę on takich tematów poruszał. Dlaczego? Bo co, nie masz argumentów? Jesteś p***nięty, człowieku. Nie straszysz wojną? Podżegam do wojny. Nie, dobra, już, ale widzisz... Co, już? Widzisz, że powiedziałem, straszysz, nie podżegasz, no na chuj się, kurwa, turbisz. Mów. Straszę czy informuję, mówiąc, że wydaje mi się, że jest to realny scenariusz, więc lepiej na pewne rzeczy się nastawić. Czemu to takie, kurwa, farmazony pierdolisz? To ty pierdolisz farmazony, ja cię o to pytam. Ktoś cię wreszcie weryfikuje, Rafciu, jesteś zdziwiony. Ale w jaki sposób ty mnie weryfikujesz w tym momencie? No pytam, nawet, czemu straszysz wojną? Zostawmy to słowo tam. Patrz, jak ty słabo, po kolei, jak to słabo odbijasz argumenty. Powiedziałem, że zarówno tak samo jak fagata, promujesz kurwo w internecie. A ja promuję kurwo. Promujesz w chuj, promujesz. I zamiast... Ale jesteś zamiast jebany. Skupić się na jednym temacie, to dalej wałkować, żeby o tym nie mówić. Widziałeś swój podcast? Nie dostaniesz chyba złotówki. Pierdol się. Nie masz szans. Zjebałem. Mogę to cofnąć jeszcze? Kurwa. Możesz, nie wiem, zapytaj, czy stówkę możesz na farta. Przecież ty sam mówiłeś, że szansach się zakłada, że platformę chciałbyś zmienić. No zgrzycie takie słowa. Nic nie założyłem po pierwsze. Dotychczas. Podcast był bardzo niedawno. Ja ci powiedziałem, ja nigdy nie powiedziałem, tego robić nie można. Chcesz sobie ruchać szony na platformie OnlyFans, to ruchaj. Ale nie zakazuj mi o tym mówić. Kobiety, nie mów szony, kurwa, o kobietach. Sam powiedziałeś, że na zgrzycie... Nienawidzący kobiet, toksyczny, kurwa. Ty sam powiedziałeś, że kobieta, która ma za duży przebieg, dla ciebie staje się szonem. Jest to cytat twojej wypowiedzi. No bo jest poziom, ale dla ciebie... Jednak jest. A dla ciebie dziewczyna, co się chce z tobą ruchać, to szata jest. Jak opowiadasz historię z Tindera i... Nie. Kurwa, poszedłem, słuchajcie, z dziewczyną na randkę i się chciała ruchać. No co za szata? No co za deal? A co myślisz, że po to się z tobą umówiła? Czy ty wyrywasz z kontekstu jakiś fragment, nie ma kontekstu wypowiedzi w tym A co momentu? Mam się cofnąć, kurwa, w czasie i obejrzeć cały stream? No szota obejrzałem. Już dawno cofnąłeś w swoim zachowaniu, tak się nie zachowuje 40-letni mężczyzna, więc no tak, w się jesteś dobry. Do 37. No zaraz się cofnę i ci jebnę i tobie się cofnie, się zżygasz, kurwa, i przeprosisz mnie. I tak mnie przeprosisz za to wszystko. Za to, że ja promuję kurwestwo i za te... Przeproszę cię za to. Twoje tak, ja podżegam do wojny, jeszcze mi dziewczyny zwyzywałeś, weź. Ile, kurwa, zajęło sekund, aż poprawiłem to słowo? Nie bądź taki, nie masz się
argumentu, jednak łapiesz za słówka, spierdalaj. Mam pytanie do Tejkwana. Minus godzina i 11 minut jest powiedziane, jak mówisz, pasztety na te dziewczyny. Dobra. Brawo! To może obejrzysz mój film, kiedy on wyjdzie i zobaczysz, bo ja mówiłem coś do kamery i zobaczysz, czy nazwałem dziewczynę pasztetem, okej? Okay? Ty jesteś wariatem normalnym. Na filmie dopiero włączyłeś swój film, jak żeś powiedział. Ale kamera była... Nieprawda. Widzisz, jak jesteś kurwa, jak jesteś chujany z kłamca do tego. Słuchaj, ja nawet obejrzałem powtórkę twojego live'a i najlepsze jest to, że w międzyczasie wywaliło transmisję. Rozjebany byłeś za te pasztety. Byłeś leżał, znokautowany, dalej leć, skopany, okay. Kurwa, okay, i będziesz... Spoko. Wtedy powiesz takie cichutkie, przepraszam, przepraszam, a ja powiem, kurwa, nie mów do mnie teraz, kurwa! Nie. Teraz się cieszę ze zwycięstwa, jeżeli... Pociśnij go tak, że się kurwa nie pozbiera. Ale gościu. On już się zsikał, kurwa. Jeżeli przegram, to zrobię to samo co ty, czyli powiem, że brałeś sterydy, dlatego przegrałem. Dobra, jebać Zabielskiego. Jego jebać. Nie, ale jego to zawsze. Proponowałeś 100 zł, żeby ktoś dzwonił do swojego ex czy swojej ex i mówił, że chce do niej wrócić. A ty to oglądałeś? No tak, i słyszałeś, co ty mówiłem, kurwa, czy nie słyszałeś? Ale promowałeś to dalej. Promowałem, mówiąc, że to jest totalne kurwo. Ty nawet, słuchajcie, to jest jeden z problemów dzisiejszego internetu, ten człowiek, który on krytykuje coś, tak naprawdę w ogóle nie biorąc pod uwagę, że czasami kontekst nie liczy się, tylko co zostało przekazane, tak? Jeżeli na przykład my teraz rzucamy tekstami, sterydy są złe, sterydy są... Ale i w końcu idzie message o sterydach. Jeżeli ty oglądasz mój content, to ty promujesz to też. Więc ty co? Jak zwykła k***a skorzystałeś z tego, że nagrałem coś, a teraz masz jeszcze... Zamiast powiedzieć dziękuję Robciu za content, to ty k***a masz czelność jeszcze go krytykować, hipokryto p***alony. Aż mi niedobrze jest, k***a. Z nim tutaj siedzieć, niedobrze. Dobrze. Ja mam nadzieję, że Stanowski usunie swój kanał, bo faktycznie wypromował tak Caroline Derpiński, nie tylko ją, że przyczynił się do mega dużego zła na tym ty świecie. Ty tego kurwa nie rozumiesz, że są ludzie, którzy w ten sposób działają, żeby negatywnie o nich pisać, a potem tańce z gwiazdami, kurwa, freak fighty i tak dalej. Tak, wydaje mi się, że jak nagłośnił to, że Słowik był promowany na MMA VIP, to też bardzo dużo. Ty, ale ty nie jesteś Stanowski, ty jesteś chujowski i się nie zasłania jego. Ale o Stanowskim jego podobne sukcesami. Gala się odbyła i zasłania tak, się jego sukcesami. O Stanowskim podobne. Ja wiem, bo ty tylko siedzisz i gadasz o innych ludziach, więc ty o wszystkim coś mówiłeś. No. Generalnie, a propos tego Słowika, no to myśmy też tam pojechali, a ta gala i tak się odbyła, tylko w innym miejscu, nie? No okej, okay, no ale jaki był tego efekt końcowy, że jednak się... Że w Wieluniu się nie odbyła. No i nie też odbyła ten się projekt poszedł takim wiralem, że się zawinął. Ogólnie chciałem taką sytuację przywołać i zapytać Tejkwana, czy pamięta sytuację z pewnego kasyna we Wrocławiu i... Wiedziałem, tak, pamiętam. Dlaczego właśnie został z niego wyrzucony i dostał pewnego bana. Także to jak jest będziesz chciał, to możesz się wypowiedzieć. Druga część jest totalną nieprawdą, ale mów dalej. No to Tejkwan ogólnie nie jest takim przykładnym influencerem, jakby się mogło wydawać większości osobom. Ja też tą historię jak ktoś na live opowiadałem. Prosiłeś mnie tyle razy prosiłeś, żebym... Okay, dobra, na początku było sobie kasyno pewne we Wrocławiu w centrum i Tejkwan tam zachowywał się agresywnie. Następnie powiem, że on nie był akurat prowokatorem jedynym w całej sytuacji. Mówi szczerze teraz. Dziękuję, co za szczerość w tym momencie. Nie, bo tu akurat trzeba to sprostować. Nie byłeś jakby inicjatorem takim numer jeden, bo był tam koleś, który był pijany, nie? Tak. No, ale akurat to, co robiłeś później i to, że jako właśnie osoba, która w tym wszystkim uczestniczyła, no nie byłem w stanie ciebie uspokoić, bo zachowywałeś się agresywnie. To połowicznie też jest prawdą, tak. No ale to dawaj, śmiało. Nie, no miałeś oczy jak 5 zł, no dosłownie. Ale czekaj, niech dokończy do końca. Nie jest w stanie zapamiętać trzech odpowiedzi, no. No, czyli jest sytuacja, Tejkwan wchodzi do kasyna, jest tam koleś, który go sprowokował, był narąbany, tylko że Tejkwan po prostu zamiast jakby uciszyć tą gadkę, nie wiem, uspokoić się trochę, to zaczął drzeć mordę. Nie, konflikt eskalował do takiego stopnia, że przyjechała ochrona zewnętrzna kasyna i co? No i grozili Tejkwanowi, że jak się nie uspokoi, to oczywiście dostanie gazem. Tak, no i on zamiast się uspokoić, no to się jeszcze rzucił na ochronę, mówił, że tam ochrona to jest chyba warta, bo on zarabia w miesiąc tyle, co oni przez całe życie i tak dalej. Jak ja w to wierzę! Zarabiają, robił burdę w chuj, no i ogólnie to było mega nieeleganckie zachowanie i no fakt był taki, że ten koleś zaczął, ale to ty eskalowałeś ten konflikt, jeszcze zasłaniałeś się jakimiś kolegami, więc to było mega chujowe. Nie do końca prawda, teraz mogę przedstawić swoją wersję w takim razie. Ja też najlepsze jest to, że to przewidziałem, bo nawet mówiłem na live, że pewnie ten temat się pojawi. Mianowicie, to też nie jest coś, o czym specjalnie chciałbym mówić w rozumieniu tego, że kasyno i tak dalej, ale spoko. Ja czasami lubię sobie pograć, to z prawdą. Siedziałem przy ruletce z kolegą, był tam ze mną mój kolega, mistrzu, też nagrywane
YouTube'a, więc też ma pewnie coś do powiedzenia w tej kwestii. I jedna osoba mnie parę razy zaczepiała, mówiąc, że mnie zna, wymieniając moje imię. Parę razy powiedziałem, że nie jestem tą osobą i poprosiłem go grzecznie, wielokrotnie poprosiłem go grzecznie, żeby dał mi spokój. Pokazałem nawet mu dowód, że mam Rafał na imię, a nie tak, jak mnie nazywał. Po czym, w momencie, w którym stał, zaczął nazywać mnie od C-wordów, od P-wordów. Ja wtedy faktycznie nie wytrzymałem, bo byłem też po trzech drinkach i powiedziałem, że mu zajebie. Jest to prawdą. Czy tak? Czy ja, mi też puszczają czasami nerwy? Jak najbardziej. Czy prawdą jest to, że w momencie, w którym przyjechała ochrona, ja byłem w nerwach? Jest to prawdą. Tylko warto zaznaczyć, że gość, który mnie ciągle wyzywał w tym kasynie, który został z niego wyproszony, jak stał za ochroniarzami, to ciągle po mnie cisnął. I cisnął mi totalnie po najgorszych i mówił, że mnie w cudzysłowie rozjebie. Więc ja sobie na to nie pozwolę, zwłaszcza w momencie, w którym też byłem po alkoholu i też mi nerwy nie wytrzymały. Więc tak, zgadzam się z tym. Natomiast przysięgam i to ci kurwa gwarantuję, nic takiego do ochroniarza nie powiedziałem. Powiedziałem jedynie, mogę zacytować, że jest zwykłą kurwą, że mnie popycha w momencie, w którym tamten gość mnie wyzywa i mówi, że zrobi mi krzywdę, bo on mi groził. I faktycznie wyjął gaz i mnie tym gazem potraktował. Natomiast nie powiedziałeś w 100% prawdziwie tej sytuacji. Natomiast ja nie byłem inicjatorem całego zamieszania, to ja byłem ciągle prowokowany i ja też mam swoje nerwy. No, byłeś prowokowany, no ale to nie jest usprawiedliwienie, żeby mówić, że ty to jesteś kurwa wielki influencer, to w miesiąc zarabia tyle, co ale, to ale po co kłamiesz? Życie, po to takie, ale nie, no dobrze wiesz, że nie kłamię. Po co takie unoszenie stary, się? No, ale ja rozumiem, poczekaj, ale bo chcę wiedzieć, nie? Bo chcę wiedzieć, z kim rozmawiam. Czy rozmawiam teraz w tym momencie z tym gościem, który w początku mówiłeś, że trenujesz zapasy, coś takiego? Nie. Byłem wtedy zdenerwowany, ale nie walnąłem takim tekstem. No nie walnąłem. Rozmawiasz z osobą, która wszystko słyszała, ale to nie ja ciebie strzelałem gazem. No dobrze, w porządku. Znaczy, byłem zdenerwowany, to prawda? Jestem możemy zapytać... A jesteś jednym z ochroniarzy? Nie należałem do tej ochrony zewnętrznej, która przyjechała po tej kwana, ale go... Ja ale, nie, ale to spokawiać. Też jest nieprawdą, ja nie bo... Poczekaj, ale słucham? Oni nie przyjechali po mnie, tylko oni przyjechali po to, żeby wyprosić mnie, mojego kolegę i gościa, który mnie zaczepiał, żebyśmy nie grali po prostu. Załagodzić konflikt. Nie załagodzić, nie załagodzić, tylko... załagodzić konflikt, który nie tyle, nie tyle to za... Nie, ja eskalowałem. Stary, przecież ten gość wstał, zacisnął pięści i powiedział, że mnie zajebie. No tak było. No właśnie, no to stary, jak ktoś nie, ci... Posłuchaj, ale ktoś cię wyzywa od P-wordów, od C-wordów, wstaje, zaciska pięści i mówi, że cię zajebie, no to dziwisz się, że ja też do niego wystartowałem, też mam jakieś nerwy. Czy jestem z tego dumny? Nie. Wypiłem 3 drinki i jakby nerwy wzięły górę. Natomiast, no sorry, ja sobie takie teksty też pozwalał, nie będę. Ja o tym nie na live już opowiadałem. Nie dziwię się, ale musisz pamiętać, że zasłanianie się kolegami z klubu jest chujowe. Ale ja nie zasłaniałem mówię, się... Ty zarabiasz w miesiąc tyle, co my przez całe życie. Poczekajcie, dobrze. Bo ja mogę zadzwonić i wszystko. No bo właśnie, nie popatrz, to jest to... Ale taka jest prawda. Ale powiedział coś, kurwa, swoją wersję. No, okay. Ja uważam, że trzeba szanować pracę ludzi. Dzięki bardzo za telefon. Nieważne, ile zarabiają. Jeżeli, to jest prawda. Jeżeli pracują... Chciałem powiedzieć, że tobie powiedział take fan populista i ale nie, się zgodził. Bo to jest prawda. Stary, powiem ci tak, nie znasz mnie prywatnie, ale ja ci przysięgam, że co by o mnie nie mówić, ja nie uważam, że jestem zajebistym człowiekiem. Bo ja nie chcę z tobą do kasyna i nie chcę się śmiać z ludzi, co mniej zarabiają, dziękuję. Nie chcę no, wiadomo, super, teraz sobie tarczę wybrałeś, mega nie zajebiste. Nie tarczę, tylko... A teraz zadzwoni dziewczyna na przykład. Oho, albo ustawiłeś kurwa telefon. No i właśnie do tego zmierzam. Zadzwoni powiedzmy dziewczyna, która była pijana i się z tobą bawiła w klubie i tu ją dotyka. Za jej zgodą, yeah. A ona powie, że była m***ana. I co? I ja mam w tym momencie krzyczeć, stać i krzyczeć, że kurwa m***ujesz dziewczyny? Obrzydliwe jest dotykanie kogoś bez zgody, podkreślam. Dwa. Nie pamiętasz tego? Może mówiłeś, że jesteś FIFA Rafa i influencer? Nie mówiłem. No. Stary, ale wiesz, słowo przeciwko słowu, bez dowodów, nie? Dobra, więc, no spoko. Więc no okay, mi się tak. Wydaje, że to jest to kolejna twoja hipokryzja, bo się śmiejesz z Sentino, a udajesz Sentino, tylko kurwa powiem ci tak. My z Sentino żeśmy kurwa z Pruszkowskimi normalnie, słuchajcie. Z Pruszkowskimi 10 tysięcy kurwa na czerwone. Żeśmy normalnie kurwa talerzami rzucali w kelnerki kurwa normalnie. Tańcula przyszedł talerzykami, żeśmy kurwa z Tańculą na motorach kurwa jeździli. Normalnie. No dobra, fajny żart. Słowem podsumowania, niech każdy sobie wierzy w co chce. Powiedział sporo prawdy w tej historii. Moim zdaniem wiele też rzeczy było tam naciąganych. Dobra lekcja dla was. Ktoś, kto poucza ciągle innych, wywyższa się moralnie tutaj na piedestale, się staje ta kurwa, ten, to, tamto. Słuchaj, ja nie... Okazuje się to. Największym degeneratem, co go z kasyna wyrzucają za jakieś kurwa, nie, żeby cię z kasyna wyrzucać,
tutaj też trzeba się postarać, bo tam pieniądze zostawiasz. I jeszcze kurwa poniża ludzi pracy. No to jest taki, to jest kurwa wasz idol, bo mój nie. No najgorzej tak se kurwa siądą eksperci kurwa od internetu. Siedzi se Rewo i pierdoli u Stanowskiego o tym, co jest kurwa patologiczne, a sam to promuje. I to nawet gorzej niż kurwa on, nie? Ba, zastanówmy się kurwa, czy wprowadzić jakieś regulacje w internecie. Zajebiście. Zajebiście, róbcie takie pytanka, takie ankietki. W końcu ktoś to z polityków zobaczy, pomyśli, o super, mogę łatwo punkty zebrać sobie. To teraz wprowadzimy ustawę o nienawiści, kurwa, akta 3.0 i będziemy mieli kurwa free fight, będziecie mieli taki kontencik. Wszyscy, co mówią, trzeba to ukrócić, to zobaczycie, jak się wpierdoli w coś państwo na poważnie, to jak będziecie mieli zabawę. Potem będzie płacz, kurwa. O Boże, nic nie ma w internecie, no. No tu się o dziwo ja z nim zgadzam akurat, bo uważam, że ludzie troszeczkę, to moje zdanie, nawet nie tyle, co pozwalają, co po niektórzy wręcz chcieliby, żeby założono im kaganiec, krzyczą, załóż mi kaganiec, bo chcę móc robić i mówić mniej rzeczy. Z tym się kompletnie nie zgadzam, więc tutaj akurat podzielam jego opinię. Dobra, wspomniałeś o kontencie, więcej kontentu i jakieś ostatnie słowa do przeciwnika przed konferencją. Moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć to zestawienie, to kupujcie bilety na FMA i generalnie... Że tak nie, powiem, żeby zobaczyć ten pojedynek na gali Fame 21. Fame TV do kupienia bilety Gliwice, Rezero Arena. Spoko, no to jest tam. Jeszcze jeden, jeszcze raz panowie. Jesteś na bombie? Tak będę co chciałbyś, żebyś się odepchnął i byś machnął ręką na mnie, czy co? Jakby serio, mnie to nie wyprowadza z równowagi. A jak w twarz się zajebie? Jak wypiję 3 drinki, to wtedy się oddam. Nie, w twarz to zajebiesz, to ci oddam. Te pasztety. Możesz próbować. Wystarczy tylko tak naprawdę napisać przykładowy odcinek dla kanału Bungie, a tutaj panowie się kopią, ale ich następne spotkanie będzie na konferencji. Moi drodzy, dziękuję wam. Serio pierdolę na zaraz. No, to dawaj. Bo chuj rzucasz, kurwa. Siedziałeś naprzeciwko, mogłeś faktycznie ruszyć, teraz kurwa ruszasz. To twoje dymy. Bo teraz ochrona. Nie, bo mi się te pasztety przypomniały, jak ten twój ryj spojrzałem kłamliwy. No.